No to słać tą energię, wycofywać. Co z tą energią w relacjach? Kiedy? A po co? A skąd wiedzieć, jakie ktoś ma nastawienie? A co on zrobił? Ona? A czy ona się odezwie? A czy on się odezwie do mnie? A jak z tej traumy narcystyczny, po narcystycznym związku wyjść? Wow! Dużo tego. Postaram się uprościć dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Serdecznie witam. I zaczynamy. Będzie krótko. No, ja obiecuję, że będzie krótko, a z tą obiecanką to jest czasami różnie, ale postaram się, żeby było konkretnie. I na temat oczywiście. Będziemy dzisiaj w relacjach. Poruszamy się w relacjach i będzie kilka przykładów. Jak zwykle podam takie, które nikt się może nie znajdzie, to znaczy będą na tyle ogólne, że każdy się będzie mógł odnaleźć bardzo ogólnie. Nawet jeśli mi o tym nie pisał, nie mówił, a pewnie po części znajdziecie oczywiście w książkach, bo te rzeczy mamy od nowa Macieju w koło to samo. Pozdrawiam wszystkich Maciej, jeśli są. Kiedy słać tę energię, kiedy wycofywać, żeby się dowiedzieć, czy ktoś się odezwie, poszliście na randkę, było sympatycznie, a potem nagle cisza się wydarzyła. No i słuchajcie, temat jest jak rzeka, dlatego że zależy, jaka była jakość tej randki, zależy, czy doszło do pewnych fizycznych wymian na tej randce ze względu na strukturę kobiety i mężczyzny. Mówiliśmy sobie o tym, na dotyk sam my obdarzamy siebie nawzajem energią i jeśli obdarzyliśmy zbyt dużą dawką emocji, energii i poleciało w kierunku kogoś, kto być może nie jest pewny, że chce z nami dalej się spotykać, to on podświadomie jakby troszeczkę jedzie sobie na naszej energii w tym momencie i należałoby wtedy wycofać swoją energię, czyli zasada, gonimy zwierzynę po lesie, ona ucieka, czyli nasza energia leci za tą zwierzyną, bo ktoś nam się spodobał, więc należy się troszeczkę wycofać. Jak się wycofać energetycznie? Wyobrażamy sobie, co jest pomiędzy mną a tą osobą, na której na przykład tak nagle zaczęło Wam zależeć, a się nie odzywa, a to skubana, co? No i jeśli za dużo tej energii tam poszło, a jeszcze nie ma pewności, pewne rzeczy nie zostały ustabilizowane za szybko, nie zawsze to jest tylko sprawa kobiet, że kobieta się pospieszyła i ona by już chciała ślubny, prawda, no stanąć sobie, no niektóre to już tak idą daleko, że już nawet do grobu dochodzą, co będzie na nagrobku. Kobiety są szybkie, myślą o wszystkim naraz, a mężczyźni nie są tacy pewni, ale czasami zdarza się odwrotnie, że to mężczyzna bardzo, bardzo się, jak niektórzy piszą, zabujał się i on bardzo by się chciał spotkać, a ta kobieta, ona się nie odzywa, niestety. I wtedy właśnie należałoby zobaczyć, czy my nie uprawiamy stalkingu energetycznego, czyli myślimy dzień i noc o tej osobie i tam nasza energia płynie, bo to naprawdę nie wystarczy, nie trzeba tylko dotknąć kogoś, przytulić, spotkać się, poprzebywać. Można po prostu obsesyjnie myśleć. Wtedy ta energia leci do kogoś. Każda myśl. To dosłownie jest tak, jakbyście się, nie wiem, kłócili, rozmawiali w myślach i druga strona odbiera to telepatycznie. Jak się wycofuje energię? Jeszcze raz, energetycznie, na wyobraźni wyobrażamy sobie, gdzie ta energia poszła, ile jej poszło i, że tak powiem, wciągamy, czy oddechem, czy wyobraźnią właśnie z powrotem, czyli używamy oddechu, tak na krótce, oczywiście no, warto to zrobić raz tak na sesji, porządnie, ale jeśli ktoś już to robił, to wie, tylko zapomniał, więc przypominam, oddechem, stabilizowaniem swojej energii, i że ta energia wraca do Was. Co Wy widzicie w tym czasie? Czy to jest Wasza energia ma kolor? Czy to ma jakiś kształt? To już Wasza sprawa. I to należy zabrać, wycofać do siebie, żeby dać też zdrową przestrzeń tej drugiej stronie, żeby no, postanowiła, co chce tak naprawdę, bo inaczej jest osaczona przez nasze myśli, emocje,
i to nie ma sensu. A kiedy posłać energię i kiedy chcemy się czegoś dowiedzieć. Jest jakaś relacja, ona trwa, ale są pewne takie niespójności i chcecie się po prostu dowiedzieć, co tam jest w energii. I tutaj wysyłanie energii to nie jest do końca takie wysyłanie i fishing robimy, łowimy rybkę, tylko tak pokrótce dzisiaj. To jest bardziej wysyłanie energii w przestrzeń, by dowiedzieć się, jaka energetycznie jest sytuacja, czyli idziemy do połowy, wyobrażamy sobie tą postać, kogoś, witamy się z oddali, ale idziemy do połowy i patrzymy, obserwujemy, czy ta druga strona chce nam odpowiedzieć, chce do nas wyjść, jakie ma nastawienie. To się dzieje oczywiście w wyobraźni, przy tym będą odczucia, będą myśli, będzie pewne poczucie w ciele i wtedy wysyłanie takiej energii jest tylko tyle, ile jest potrzebne i ani grama więcej, bo wtedy zrobi się znowu stalking. No przypomnijcie sobie sami, jeżeli ktoś o Was obsesyjnie myślał dzień i noc, czy miał dobre myśli, czy złe, to nawet dobre myśli, ale obsesyjne, takie no uwielbienie ponad, prawdopodobnie wywoływały u Was agresję, chęć strzepnięcia kogoś, nie było to miłe, więc należałoby to wycofać właśnie, jeśli coś takiego się przytrafiło komuś. A jeżeli ktoś bardzo, bardzo nie potrafi, tutaj oczywiście też możecie mi powiedzieć, a łatwo powiedzieć, przestań myśleć o kimś. Nie, to wcale nie jest łatwe. Kiedy Wasze myśli, Wasz umysł no, upiornie czepia się i powraca do tej osóbki, jest spora szansa, że jesteście odcięci od swojego źródła i Wasza podświadomość przekierowała sobie to ala, niby połączenie do tej osoby, że stamtąd będzie można coś wyczerpać, że to jest to połączenie, a tak nie jest. I to jest właśnie ten program szukania drugiej połówki. Nie, jeśli ktoś chce znaleźć drugą połówkę, to raczej nie tędy droga. Tutaj bardziej chodzi o bycie całością najpierw i bycie tym partnerem dla siebie samego i dopiero potem można tworzyć zdrowe relacje. Jeśli wychodzi się szukając kogoś, kto Was uzdrowi, pomoże, poda rękę, ja nie wróżę dobrze takim związkom i wcale nie potrzebuję do tego kart oczywiście i myślę, że większość z Was też nie. Więc tutaj trzeba uważać na to, że jeśli jest takie obsesyjne myślenie, coś poszło nie tak, albo zostaliście odcięci, albo sami się odcięliście, albo ktoś Wam pomógł od źródła i nie czujecie siebie i wtedy podświadomość jakby tak lgnie do kogoś, może to będzie ten wyzwalacz, no to się dzieje różnie, bo to może być do partnera jakiegoś, chęć uzależnienia się od kogoś, ale to może też być do terapeuty jakiegoś, do warsztatów jakichś, takich, które na przykład tylko na jeden rodzaj warsztatów chodzicie, tylko z jedną osobą przez całe życie i podziwiacie, ubóstwiacie. Taki podziw nie bardzo niezdrowy. I powiem szczerze, że jeżeli na przykład coś takiego się wydarza, dobry terapeuta, dobry ktoś to prowadzi, jeśli widzi coś takiego, że ktoś na przykład chodzi tylko do Was przychodzi, tylko na te jedne sesje, czy na te zajęcia tylko tańca, nawet w tańcu się to przytrafia, to co się robi wtedy? Wysyła się wręcz na inne zajęcia do innych specjalistów. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba potrzebuje zdrowego kontrastu. I zaraz powiem o tym właśnie przy wychodzeniu ze związków narcystycznych, dlaczego nam potrzeba pochodzić na tak zwane randki, na spotkania bardziej nie do końca, to się możecie to sobie nazywać jak chcecie, ale chodzi o to, żeby poznać jak największą ilość osób po związku, żeby zobaczyć,
jak ludzie funkcjonują, jak ci mężczyźni dla kobiet funkcjonują, kim oni są, takie wywiady troszeczkę porobić. Nie na zasadzie, że testujecie kogoś, tylko po prostu normalnie z ciekawości dowiedzieć się, jak to wygląda. Na przykład kobieta, która miała tylko jeden związek, nie wiem, 20 lat na przykład, i potem wychodzi ze związku po jakiejś dłuższej terapii, wiadomo, że ona nie chce już wejść w żaden związek, ona potrzebuje być sama, ale niektóre kobiety wtedy stają się bardzo, bardzo samotne, dlatego że my jesteśmy takim zwierzęciem stadnym i chcemy współistnieć, współbyć z kimś, też wymieniać się naszymi umiejętnościami, mądrością, mocnymi stronami, słabymi stronami, dzielić to wszystko. Więc co się zaleca właśnie, to to, żeby sobie pourządzać zwiedzanie po różnych charakterach ludzkich i zobaczyć, jacy ci ludzie są, że jest tam cały, cały pejzaż. Kiedy ktoś był w związku bardzo długi czas i nie miał za dużo być może znajomych, nie wychodził, no i w ostatnich właśnie latach jeszcze dodatkowe atrakcje nam doszły, a mówią, że jeszcze dojdą inne, to jest spora szansa, że w ogóle nie miał kontrastu, czyli nie mógł się też rozwijać, nie mógł, my się naprawdę rozwijamy w kontraście do tego i do kogo, kto nam się pojawia na naszej drodze. I takie właśnie na przykład pytania właśnie, czy co z tą energią, kiedy coś poszło nie tak, kiedy czuć od razu, że po jednej randce czy po kilku spotkaniach jest jakby obsesja, o Jezu, to ten, ta, jedyna, moja, ona, koniecznie, już żadna inna, to podejście, już same słowa, samo podejście, samo nastawienie wskazuje na pewną obsesję i na takie no, gwałtowne uczepienie się, tak właśnie głodny, który długo, długo był na głodzie i dopiero jak zjadł, to sobie uświadomił, dopiero jak bardzo był głodny. I podczepiamy się podświadomie wtedy pod tą drugą osobę, nawet jeśli ktoś naprawdę ma dobrze spełnione życie w innych sferach swojego życia, to się zadziewa podświadomie. Więc myślę, że tutaj jest taka jasność, czyli przekierowanie energii na siebie, na swoją działalność w świecie, oddech, wyobrażanie sobie. I wiem, nie jest to proste, przy dużych obsesjach należy to robić co pół godziny, bo co Wam się uda, to za godzinę znowu obraz się krytycznie, no absurdalnie wręcz pojawia w umyśle i myśl za myślą idzie, a gdybym ja to, a może on teraz to, a może tamto. I to są obsesje, które wyciągają najbardziej energii z tego, kto no, można powiedzieć, pada ofiarą, dlatego że też niejednokrotnie nie wie o tym, że jest to sprawa czysto energetyczna. Był taki ustęp w Śniącej, nie pamiętam której, ale był, kiedy Sara bardzo, ale to bardzo się dziwiła, co z tą Jasmin jest nie tak, ponieważ cała ta sprawa z mężczyznami, to dla niej zupełnie, zupełnie inaczej na to patrzyła. To była sprawa energetyczna, sprawa obrony, pewnej zapory energetycznej, nieoddawania energii. To było jasne jakoś tam w magii egipskiej, a Jasmin zupełnie też nie rozumiała Sary, jak ona tak może i że to było zimne, to tak się nie robi. Więc zderzenie dwóch przeciwstawnych punktów widzenia, znowu kontrast, daje nam ogromną szansę znalezienia trzecich drzwi, rozwiązania i takiej spójności, harmonizacji z dwóch stron złotego środka, co dla nas będzie dobre, bo jeżeli nie sprawdziło nam się to, jak do tej pory myśleliśmy, czuliśmy, co robiliśmy, ale gryzie nam się jakaś postawa bardzo, bardzo przeciwstawna do naszej, to wtedy należałoby stworzyć coś nowego. No i oczywiście nie ma dramatu, jest to taniec, bo jedna strona tańczy tak, druga inaczej, a razem mają fajną choreografię. I jeśli potraficie w sobie samych połączyć dwie strony konfliktu i dać im
głos, żeby mogły porozmawiać, ja to nazywam shapeshiftingiem, macie rozwiązanie. Jest znak równa się i następuje rozwiązanie, ponieważ każda Wam coś ciekawego powie i dopiero patrząc na dwie perspektywy bez oceniania możecie wyciągnąć wnioski. Jeśli zbyt szybko wyciągamy wnioski, to oczywiście nie dojdziemy nigdzie, nie dojdziemy do żadnych konstruktywnych wniosków. Będzie to raczej krytyka albo nastawienie, albo pozytywne, albo negatywne. Może być i takie, ono nie będzie do końca rozwijające. Czyli albo się kimś zachwycamy, albo kogoś krytykujemy. No tam nie ma za bardzo rozwoju. Zaraz Wam powiem, jak to wygląda od strony człowieka, który tak naprawdę jest bardzo samotny, bo wyobraźcie sobie, no weźmy jakiegoś youtubera. No i ma, z jednej strony ma ogromny hejt, a z drugiej strony ma ogromne uwielbienie, no bóstwo wręcz. Wszyscy go kochają, a z drugiej strony jakiś tam hejt płynie. Tak naprawdę żadna ze stron nie zna go. No, przewincie sobie tam różnych youtuberów, ja tutaj nie będę szalała z nazwiskami, jak zwykle, ale tak naprawdę żadna z tych stron nie wie, jaki on jest na pewno, bo jedna go ubóstwia strona, a druga go krytykuje, hejtuje, więc ta, no taki człowiek zazwyczaj, jeśli nie ma mocnej stabilności w sobie, będzie bardzo samotny, bo nie będzie wiedział, czego się trzymać. A w świecie mamy to tak, że są ludzie, którzy Was podziwiają, są ludzie, którzy Was krytykują i zapewniam Was, ani jedna strona, ani druga nie jest obiektywna i nie wie, jak jest naprawdę, jeśli jej nie powiecie. A jeśli jej powiecie i nadal jest tam tylko ubóstwienie albo tylko krytyka, to znaczy, że ona tak naprawdę Was nie widzi, nie słucha i nie może Was usłyszeć. Zaraz też dojdziemy, dlaczego będzie o modelu czterech uszu, o którym już było, ale przypomnę dla naszej takiej praktyki też wszystkich nas tutaj. Czyli wyciągając na razie wniosek z tego, nasze nastawienie i kogoś nastawienie do nas też sprawia od razu na dzień dobry, czy my kogoś usłyszymy w ogóle, czy ktoś zostanie usłyszany przez nas, nasze nastawienie i kogoś, czy w ogóle komunikacja będzie możliwa. To się dzieje przed właściwą komunikacją z drugim człowiekiem. Mam nadzieję, że to było jasne, jeśli chodzi o jak wycofywać energię, jak przekierowywać, czy oddechem, wyobraźnią i tak często, jak tego potrzebujecie, dla najbardziej takich już zagorzałych, obsesyjnych ludzi, to spotkałam się z tym, że trzeba to robić co pół godziny albo co kilka minut, ale wtedy jest to coraz rzadziej i odpuszcza. Jeśli wykonacie tą pracę porządnie, znam przypadki, że na przykład na jednej sesji napracowałyśmy się, było to około 20 minut, na innej 40 minut, ale jak odpuściło, to już odpuściło raz i na zawsze i nigdy więcej. Jedna rzecz, która może się zdarzyć, od razu ostrzegam, jeśli ktoś właśnie zabierze swoją energię, tak solidnie to zrobi. Naprawdę, oddechem, wyobraźnią i 20 minut później po prostu czujecie się jak nowonarodzeni, podziałało. Jest spora szansa, że ten osobnik, jeśli podświadomie na tej energii, no jechał, brzydko mówiąc, ale nie jest zainteresowany Wami, podświadomie przyjdzie po więcej, bo go nakarmiliście swoją energią. To trzeba odróżnić. Czy on jest zainteresowany Wami, czy on jest zainteresowany podświadomie energią, bo ktoś go nakarmił, a większość jest głodna na tym świecie. No i wiadomo. Więc jeśli się nagle po takim procesie, takim rytuale, jak zrobicie, pojawi u Was, zacznie wydzwaniać do Was i będzie chciał się koniecznie spotkać, to ja bym sugerowała pewnego rodzaju ostrożność w kontakcie i sprawdzenia, o co chodzi. I będziecie wiedzieć bardzo szybko, o co chodzi, bo znowu, jeśli ktoś
chyli się ku Wam, będziecie się spotykać, będzie Wasza relacja jak taka nakręcająca się inspiracja, a jeżeli ktoś przychodzi tylko po energię, to on będzie znikał, aż mu ta energia, którą mu daliście, się wyczerpie i wtedy przyjdzie po więcej. Także uwaga na to. I tu niestety, ja znam więcej przypadków oczywiście kobiet, które miały ten problem z mężczyznami, niż odwrotnie. Ale są też rzadkie przypadki, które spotkałam mężczyzn, że to mężczyźni właśnie potrafili bardzo, bardzo ładnie obdarować energią kobietę, co właśnie nie wyszło czasem na dobre. Okej. I teraz jeśli chodzi o cztery uszy, model tutaj czterech uszu, bo to jest model i dla tych, którzy słuchają i dla tych, co mówią, komunikują, w jaki sposób my możemy coś powiedzieć. Chyba nawet dwa filmiki już na ten temat były, ale przypomnijmy, o co chodzi z tymi uszami. Pierwsze to jest taki komunikat, ja to mówiłam wtedy na świetle, bo no, już naprawdę nie ma się czego doczepić, jak mówi się, światło jest zielone na skrzyżowaniu, a na przykład Wasz partner, czy osoba, z którą jesteście w samochodzie, prowadzi samochód. No i mówicie, że jest, komunikujecie, to jest fakt, no jest zielone, tak? I co się dalej za tym może kryć? Może być to sprawa relacyjna, czy pozytywna i negatywna. Drugie ucho, to już pierwsze to są fakty, drugie ucho to relacje, czyli co Wy chcecie, czyli w jaki sposób to powiedzieliście. Może to być pozytywne i negatywne, czyli no jest zielone światło, czyli ja chcę, żebyś jechał, bo nie zauważyłeś, to ja Ci tutaj pomagam, mam dobre intencje, a drugie to jest... No jest zielone, jedź, nie? Co, nie widzisz znowu? Czyli wydźwięk bardzo, bardzo negatywny, ale też może być, że ja też, jest za tym tylko potrzeba, nie nastawiona jakoś tam relacyjnie, tylko potrzebuję, żebyś jechał, bo ja się po prostu spieszę. Nie interesuję się teraz relacją między nami, po prostu się spieszę, proszę jedź, czyli jest zielone światło. I taki pośpiech może być w tym, nie? Apel. Ja chcę po prostu, żeby on się pospieszył i tyle. No i teraz jeszcze może być ta czwarta intencja, kiedy ja mówię bardzo smutnym głosem, że jest zielone światło i coś ujawniam o sobie, że na przykład depresję mam, albo jestem naprawdę wkurzona, kurde, zielone światło jest, nie? I wtedy ujawniam coś o sobie. I teraz to się odnosi do drugiego człowieka, jak on słucha. On słucha tak samo, czyli jak on słucha, niezależnie od tego, jaką my mamy intencję, ludzie mają różne filtry, różne programy i słuchają najpierw przez swoje programy, czyli nawet jeśli ja posługuję się komunikatem, że ja chcę być pomocna i no słuchaj, jest zielone światło, proszę jeść, ten ktoś może to odebrać w sposób właśnie relacyjny, ale negatywny, że jego pospieszam, albo właśnie, że ja mu apel robię i teraz naciski mu robię. Więc w drugą stronę to może zadziałać troszeczkę inaczej. Nawet jeśli my jesteśmy świadomi, z jaką intencją, którego modelu używamy w komunikacji z kimś, to druga strona ma swoje programy, filtry, przez które będzie odbierała to, co powiedzieliśmy. Dlatego czasami tak warto skonfrontować, czy to, co słyszymy, to jest na pewno ten przekaz, który ktoś chce nam przekazać. To służy dwóm celom. Po pierwsze, sprawdzenia, czy to, co słyszymy, mamy rację i możemy się do tego odnieść. Po drugie, jeśli ktoś ma złą, ale nieuświadomioną, nie jest to specjalnie zrobione, ale intencję, która jest raniąca dla nas, poprzez taką konfrontację możemy przybliżyć mu ten jego komunikat taki raniący dla nas do świadomości i on wtedy może zdecydować, czy on chciał nas zranić, czy nie, czy zmieni szybko, zreflektuje się i powie, że o, przepraszam, to nie było moją intencją, ale tak wyszło. Czyli dajemy szansę rozmówcy, żeby się zreflektować. Takie bardzo, bardzo dwie ważne funkcje tutaj są.
I jeszcze te cztery ucha są bardzo, bardzo ważne, dlatego że i to się dzieje w terapii albo na przykład na sesjach jak ktoś, czy coachingowych. Ja mam taką zasadę, że nie zakładam, że to, co ktoś do mnie mówi, że on chce na pewno to i to, że to jest na 100% prawda, dlatego że doświadczenie pokazuje, iż w trakcie sesji, w trakcie procesu wglądu może się okazać, że przyszedł po jedno, a tak naprawdę jego dusza chciała czegoś innego, jego podświadomość chciała czegoś innego i dzięki temu to wyszło. Coś go poprowadziło. I nie do końca jest tak, że nawet my sami na 100% wiemy, czego chcemy. Nawet bym powiedziała, że jest odwrotnie, że im bardziej się upieramy, że to ma być tak i tylko tak i nie inaczej, tym zmniejszamy szansę wszechświata na dostarczenie tego, czego naprawdę potrzebujemy, bo tego nie zauważymy, bo się za bardzo uparliśmy. Czyli tak się zakotwiczyliśmy na jednym i nie dostrzegliśmy możliwości, które pojawiają się, które uniwersum nam dostarcza na bieżąco wokół nas. Więc zakładam, że ta osoba, która przychodzi, ona na 100% nie wie. Ona mniej więcej wie, gdzie szuka, w którą stronę idzie, ale zakładam, że to się może zmienić. I to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o właśnie sesje takie bardziej duchowo-terapeutyczne czy coachingowe, dlatego że tutaj dajemy troszeczkę wolności drugiemu człowiekowi. Nie to, że się umawiamy jak klient z wykonawcą zlecenia, że dostaniesz, nie wiem, szczyptę radości z miłością, a ktoś przyszedł po zupełnie coś innego, przyszedł po współczucie, tak sobie mówię metaforycznie teraz, to umawialiśmy się na radość, dostaniesz człowieku radość i kosztuje tyle i tyle. Nie. Dajemy wolność, że to się może zmienić. Ja tutaj operuję specjalnie uczuciami, żeby nie mówić, że chodzi o przyszliście po banana, dostaliście komputer na przykład. Tak w marketingu się robi, prawda? Że ktoś chce kupić banana, wy macie tylko komputery i niektórzy specjaliści od marketingu uczą, zapakuj komputer w banana i nadal trzymaj się swojej wersji człowieku mocno, że to jest nadal banan, jak najbardziej. Więc dajemy wolność drugiemu człowiekowi, nie zakładamy do końca, że on wie, on może to zmienić. Mało tego, on już mógł to otrzymać w trakcie sesji własnego wglądu, uświadomił sobie coś, dał sobie coś, i teraz właśnie zrozumiał, że potrzeba mu kolejnego narzędzia, żeby dojść do jego marzenia, spełnienia w życiu. I chodzi mu jeszcze o coś innego, nie tylko o to, po co przyszedł. Teraz w sposób, jaki ktoś przekazuje wam to, po co przyszedł do was, z czym się do was komunikuje, chodzi o jakość tego przekazu. Słowa dla każdego, każdy z nas ma te filtry, znaczą co innego, więc dobrze jest też podsumować, kto to coś powiedział, czy na pewno o to chodzi, na pewno, czy może innym językiem to powiedzieć, sprawdzić, nie tak jak papuga, ja chcę komputer i ktoś mówi, ty chcesz komputer, tylko od razu nad danymi się zastanowić, zobaczyć, jaka jakość, od kiedy, dlaczego i wtedy dowiecie się po prostu troszeczkę więcej na ten temat. Dalej. To nastawienie, ja tutaj jeszcze podkreślę nastawienie, bo to jest bardzo ważne i zrobiłam sobie nawet taką notatkę, jak bardzo ważne nawet i dla mnie. Jest nastawienie, które jesteśmy świadomi i nastawienie, którego nie jesteśmy świadomi. Ono wychodzi w trakcie rozmowy z kimś. Wydaje nam się na początku, że kogoś lubimy, ale w trakcie rozmowy wychodzą różne rzeczy i wtedy obserwujemy tonację głosu, język ciała drugiej osoby, co ona robi w stosunku do nas.
i zauważamy na przykład momenty, które zaczynają nas irytować, denerwować, sprawiają, że czujemy się niekomfortowo w relacji. Czyli nawet jeśli nastawienie było dobre na samym początku, w trakcie rozmowy na przykład okazuje się, że ktoś nam nagminnie kłamie, ale po prostu nie może sobie pomóc i co zdanie to kłamstwo. No i ci, którzy właśnie mają taki program tylko, że trzeba mówić prawdę i nie jestem zainteresowana, kiedy ktoś nie mówi prawdy, bo nie i koniec, i ja nie chcę rozumieć, będzie mu bardzo trudno zmienić to nastawienie w trakcie rozmowy i mieć dobry stosunek, czyli nastawienie bardzo szybko się zmieni i odwrotnie. Ktoś, kto przychodzi do Was, on też ma do Was już pewnego rodzaju nastawienie, które może się w trakcie relacji z Wami, nawet 10-minutowej, zmienić z dwóch stron. Więc patrzmy na to, z jakim nastawieniem przyszliśmy, jak reagujemy na tą drugą osobę, i to samo patrzmy na to, z jakim nastawieniem ktoś do nas przychodzi i jak to się zmienia w trakcie rozmowy z tą osobą. A różne rzeczy się dzieją oczywiście w podświadomości. Wyhaczamy to poprzez tonację głosu i poprzez ciało. Jasne, że nie od razu wyciągamy wnioski, że jak ktoś tam się wycofuje od nas, czy nie patrzy nam w oczy, to na pewno ma złe intencje, po prostu może być nieśmiały, więc ale jeśli to będzie wzór Waszych relacji, no to wtedy już można coś więcej powiedzieć. I ważne, co tutaj zrobić. Jak to nastawienie na przykład się zmienia z pozytywnego na negatywne, czy można jeszcze to uratować, bo czasami macie, nie wiem, jakąś taką sytuację biznesową albo w pracy, musicie być w tej relacji, możecie zmniejszać okres czasowy, ale jednak trzeba, warto się porozumieć. Wtedy ja powiem, co robię ja. Ja zadaję pytania. Staram się zadawać te właściwe pytania oczywiście. I te pytania są kluczowe, dlatego że jeżeli mam do czynienia z człowiekiem, który robi to nieumyślnie, nieświadomie, to pytanie mu je uświadomi. Ale jeżeli ktoś robi to świadomie, perfidnie, złośliwie, to też odpowiedź bądź też brak odpowiedzi na takie pytanie i dalsze parcie w tym kierunku powie Wam już o tej osobie więcej i wtedy będziecie wiedzieć, co macie zrobić, jak macie się chronić. Jeżeli jest to złośliwe, perfidne, ja bym już raczej starała się unikać takich osób. Nie ma sensu, dlatego że pamiętajmy, to jest nasza energia, to jest nasz czas i moim zdaniem nie ma sensu po prostu zasilać takiej relacji, bo jesteście w pracy, bo musicie, niech ktoś inny to rozwiąże, zgłoście się, oddelegujcie to do kogoś, kto sobie radzi z tą osobą, bądź do szefa i wyznaczcie tam bardzo silne granice. No i tutaj, tak jak widzicie, nawet na YouTubie przeszliśmy przez dużo różnych ciekawych tematów, dużo organizacji z ciekawymi też gośćmi i w zależności od tego, jakie ja miałam nastawienie, jeśli ja byłam świadoma swojego pozytywnego bądź negatywnego nastawienia, o czym też Wam komunikowałam, mówiłam, szczególnie takie mocne rozmowy, to właśnie były przy okazji Zygfryda i Trumpa i QAnon i tych spraw, tak, żeby powiedzieć mi więcej, o co chodzi. Były to bardzo gorące tematy swojego czasu i niezależnie od tego, czy ja miałam tutaj, to nie jest jakby... To jest jakby moja osobista sprawa, czy ja mam dobre nastawienie, czy ja mam złe nastawienie, do kogo, za co, po co. Ale kiedy ja jestem świadoma, ja mogę być nadal obiektywna i pozostać w środku i starać się zrozumieć i znaleźć właściwe pytania bez przywiązywania się nawet do tego, co potem się pojawi, co wyjdzie, co okaże się prawdą. Czyli
gdybym ja była bardzo za jakąś organizacją, bardzo przeciw komuś, oznaczałoby to, że jestem fanatyczna w stosunku i trzymam się, no, czepiam się jak nie wiem. Jeśli jestem obiektywna, to znaczy, że w zależności od tego, co wykaże mi potem czas, świat, to ja to mogę przyjąć. Mówię, okej, tu się pomyliłam, tam myślałam, że to będzie inaczej, tam miałam nadzieję, że no, ta organizacja być może okaże się prawdziwa i wspierająca nas wszystkich, a potem się okazało zupełnie coś innego, prawda? Ale to rozczarowanie potem będzie mniejsze, jeśli ktoś już pokładał jakieś głębsze nadzieje w danej organizacji, czy w danej grupie, czy w przyjaźni, czy w relacji. To rozczarowanie będzie mniejsze niż takie trzymanie się na zabój, że tak musi być i koniec, to oni są najlepsi, prawda? Myślę, że to jest właśnie jasne. Tutaj przy różnych właśnie organizacjach, jak słuchacie kogoś, ktoś was pociąga, nie w sensie atrakcyjności, ale pociąga was w sensie, że dobrze mówi, że jest liderem dobrym, że chcecie wspierać tą osobę, przystąpić do organizacji, może do partii politycznej, ja nie wiem, co tam się dzieje. Ważne jest, żeby też rozpoznać, czy to ktoś ma charyzmę prawdziwą, czyli inspiruje, prawda? Ja miałem sen i w tym śnie wszyscy razem i w tą bańkę, czy też jedzie na ja to uznaję takie mylenie charyzmy z agresją, czy też jedzie na agresji i oni znowu nam to zrobili, ale my się nie damy, my to teraz im dokopiemy i tak dalej, i tak dalej. Taki słowo to leci i nagonka na pewną grupę, co tam trzeba im zrobić, żeby pamiętajcie, że ja podaję przykłady, żeby ktoś mnie z kontekstu nie wyrwał tutaj i pokazuję, jak to wygląda, mniej więcej, jak to wygląda, jaki to jest język, z dużą niedokładnością to robię, żeby też znowu, bardzo ogólnie, żeby też znowu ktoś się nie czepnął, że do jakiejś organizacji pije, tak jak ostatnio się nam już z nim zdarzyło. No było, nie było. Żeby nie mylić tej charyzmy z agresją, to jest ważne, dlatego że no to pociąganie za sobą, które leci na agresji, na strachu, na tych bardzo, bardzo niskich emocjach, ono jest nadal, z tego co widzę, o wiele, wiele silniejsze niż to, które posługuje się inspiracją i opowiadaniem o tym, jak może być dobrze, w jakim kierunku możemy pójść, ale też bez ignorowania tego, co się dzieje, bez ignorowania faktów, bez ignorowania, że coś się negatywnego na świecie wydarzyło. Chodzi o sposób, w jaki my o tym mówimy. To jest ta sama sytuacja. Dajmy na to przykład strzelaniny. Ostatnie dni ktoś mi powysyłał właśnie, że tu strzelanina, tam strzelanina, znowu w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles było kilka, codziennie jest strzelanina, wszędzie, gdzieś na całym, do czego to dochodzi, prawda? I znowu, to jest takie nakręcanie się, że jest dużo tej strzelaniny, coraz więcej jest i jeszcze więcej, i już tylko na tej strzelaninie się teraz będziemy koncentrować. Strzelaniny były od zawsze, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Być może inaczej jest właśnie w Szwecji i w innych krajach, ale o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby się też na tym nie zafiksować. To co, macie z domu nie wychodzić? To co? Nie żyć? Jest rzeczywiście tak, że podejmujemy wszelkie środki ostrożności. Fakt. To jest to, co możemy zrobić na planie materialnym, ale żebyście mieszkali w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi, gdzie nie ma w ogóle strzelanin, to jak, no, Pan Bóg kulę niesie, tak? Jak się ma zdarzyć tak, a nie inaczej? No to się zdarzy. I tutaj powiem Wam bardzo, teraz wspominam to oczywiście z uśmiechem, ale była to bardzo niebezpieczna sytuacja. Ja swojego czasu mieszkałam w Warszawie przy ulicy Doryckiej i tam była dorycka mafia. Podobno. I ja sobie chodziłam właśnie do szkoły, wychodziłam do szkoły i pewnego dnia wracam i właśnie była strzelanina.
I akurat no, dzięki temu najwyższemu kula poleciała bokiem, czyli ktoś tam wystrzelił w mojej obecności, ja wyszłam zza rogu, nie trafiło mnie, bardzo się cieszę z tego powodu, natomiast pan sobie jakiś z pistoletem poleciał, po prostu przeleciał obok mnie i poleciał sobie dalej. I to są takie sytuacje, które naprawdę nie da się przewidzieć. Oczywiście, wiedząc, no nie wchodzimy tam do haremu w różnych, w pewnych ulic, szczególnie właśnie w Stanach, unikamy, nie wchodzimy, jest niebezpiecznie, nie wchodzimy w gangi, mafie i tak dalej, ale pewnych rzeczy nie przewidzimy i zbyt wielkie poświęcanie temu uwagi, dawanie temu naszej energii i rozmawianie o tym za bardzo odbiera nam energię. Nie ignorujemy tego, to jest, to są fakty, to istnieje, ale ograniczamy ilość mówienia o tym, a jeżeli mówimy o tym, wyciągamy odpowiednie wnioski. Na przykład właśnie taki, jaki wyciągnęłam, że staram się być bezpieczna, robię co mogę w mojej mocy, ale pewnych rzeczy nie przewidzę. Nikt z nas. I po prostu jest taki czynnik, który... no jest tym Panem Bogiem, który kulę niesie, prawda? Dobra, to był taki strzelający przykład. Teraz ostatnia rzecz, jak wyjść z traumy związku narcystycznego, czyli dla wszystkich tych, którzy mieli niefajne związki, są sami, pozostali sami z wyboru, bo ten związek był naprawdę tak bardzo traumatyczny, że o wiele lepiej jest im być samemu, samymi i tak, jasne, nie skaczemy do nowej relacji, bo wiadomo, że jeżeli do poprzedniej relacji, tak jak w samolocie, nie zabraliśmy spadochronu, a trzeba wyskoczyć, czy uczycie się na skoczka i skakaliście bez spadochronu, no to tym razem już trzeba wiedzieć, że musi być spadochron i jeszcze trzeba wiedzieć, czy działa i czy my umiemy go otworzyć. Więc bez zapory nie wchodzimy w żadną nową relację, testujemy wodę. Przede wszystkim to, co zalecają chyba wszyscy terapeuci na całym świecie, to jest otaczanie się pozytywnym środowiskiem i znajomościami z ludźmi, którzy nas inspirują, wspierają, rozwijają. Właśnie nie są w takim zachwycie w stosunku do nas, ale opowiadają nam o czymś inspirującym, o tym, że mają cudowne hobby, że czują się fantastycznie, że robią fajne rzeczy w życiu i mają pozytywne doświadczenia w życiu. Podążają bardzo mocno swoją drogą i są otwarci na Was, żebyście też spróbowali z nimi zobaczyć, spróbować, przetestować, czy ta droga też dla Was okaże się przyjemna. I jedni tańczą, drudzy wytwarzają różne ciekawe dzieła sztuki, meble robią, różne rzeczy ludzie robią na świecie piękne i jak znajdziecie swojego konika, powiedzmy w cudzysłowie, to będzie to bardzo, bardzo terapeutyczne. Niektórzy malują też. Kolejna sprawa, czyli tak, nie wchodzimy w relacje 1-2, otaczamy się bardzo, bardzo pozytywnym środowiskiem ludzi, którzy robią niesamowicie inspirujące rzeczy i dołączamy do tych, gdzie chcemy właśnie wypróbować swoich możliwości. 3. Wyciągamy wnioski. Ten związek, który Wam się przytrafił, on był taki B, taki do bani, taki zły. Nie zapomnijmy o nim, wręcz prześledźmy go, wróćmy do tego i tam mieliście najlepszą praktykę asertywności. Nawet jeśli nie potraficie sobie jeszcze wybaczyć, że pozwalaliście na to, co pozwalaliście. Mieliście zawsze wybór, zostań, odejdź. I kiedy godziliście się na jakieś zranienie, warto właśnie też pracować nad tym wybaczeniem w tym momencie, że no tak było wtedy, ale teraz i dokończyć zdanie. I pamiętać o tym, że jeśli tych granic teraz, przed nową relacją, nie ustalicie w sobie najpierw, bo dopiero będzie test z partnerem, z nową partnerką, jeśli tych granic nie ustalicie w sobie, to
Być może trzeba będzie jeszcze raz w nowym związku je wystawić. Zawsze się znajdzie właśnie po drodze. Jak coś jeszcze w sobie nie mamy, to zawsze się jakiś dobry nauczyciel znajdzie po drodze i nam pomoże. I teraz dzięki temu, że im więcej tych wniosków wyciągniemy, im bardziej w sobie zrealizujemy te pewne wnioski, że już odpuszczamy, już nie wchodzimy, zauważamy szybciej, kto jaki jest, poprzez właśnie wnioski z relacji, jaką mieliśmy, to już wiemy, że nie każdą walkę, relację, prawda, że to będzie nie relacja, a walka na przykład, nie warto ją podjąć ze względu na Wasze zdrowie, czas i energię życiową. To jest prawda, jak to się mówi, you get what you tolerate, otrzymujesz to, co tolerujesz. I niestety, to jest prawda dla nas wszystkich, ale z drugiej strony jest to też coś pozytywnego, że możemy to zmienić. Możemy to zauważyć za każdym razem i nawet jeśli nam się nie uda pierwszy, drugi, trzeci, co jest ogromnym postępem, to jest to, że widzę błędy. No mnie się jeszcze zdarza, przyznam się, że właśnie też zadziałam spontanicznie i właśnie zadziałałam i mówię, ojej, a to był błąd. No i się uśmiecham, mówię, ach kurczę, znowu. No ale ja już widzę, że to jest błąd. I teraz na przykład, jak już popełnicie, jak ktoś ma tak jak ja i popełnicie błąd, a już wiecie, że to jest błąd, no ale tam jeszcze taki spontan, a może, prawda, to w tym momencie wy już to wiecie, przygotujcie się na pewne konsekwencje, że no lecicie z tego samolotu, może się ten spadochron, nie wiem, może nie nauczyliśmy się jeszcze otworzyć go, ale on już jest, nie? Już wiemy. No to szybciutko trzeba byłoby się zastanowić, jakie są środki zaradcze, czyli jeżeli wiecie, że prawdopodobnie to był błąd, bardzo rozwojowy zresztą, to co zrobicie, jak się okaże, że to będzie tak jak poprzednio? Szybciutko trzeba tutaj właśnie ten bezpiecznik znaleźć, zapora bezpieczeństwa. No dobra, jeśli to jest naprawdę błąd, to wtedy mam takie opcje i takie opcje. Nie chcę z nich korzystać, ale już jestem gotowa, że no może się zdarzyć, bo poleciało mi się za szybko w słowach, w działaniu, w myśleniu i znowu ups, tak? Jeśli, no i taką sobie mantrę wymyśliłam, możecie też skorzystać, rozpoznaję błędy jeszcze przed ich popełnieniem, możecie skorzystać i podążam za swoim spełnieniem, oczywiście, że tak, to wtedy to jest bardzo fajne, to jak mnie się to udaje, to jestem już naprawdę cała szczęśliwa i w skowronkach, bo już wyczułam i powiedziałam czemuś nie. Mimo tego, że bardzo chciałam powiedzieć tak, ale udało mi się jeszcze powiedzieć nie i uniknąć tego błędu, bo go zauważyłam przed popełnieniem. To jest naprawdę fajne. Polecam bardziej niż to poprzednio właśnie, żeby popełnić błąd i szukać środków zaradczych, bo już wiemy, że to było za szybko, że coś tam nie jest nie do końca czuć w porządku. Podam przykład. Na przykład kobieta, która wchodzi w nowy związek i mężczyzna przysięga, że on tam jej nigdy nie zdradzi, że coś tam, ale z opowieści z byłymi wyszło na to, że zdradził. No to zobaczcie, jaki myk. On już powiedział, że on ją zdradzi. Prawdopodobnie już jest duży procent, jest już spora szansa, że ją zdradzi. Numer jeden. No ale on chce się zmienić. On naprawdę chce się zmienić. Tylko ma taką przeszłość ze sobą, ale teraz on jest spora, jest szansa, że on się zmieni, bo ja znam takie właśnie pary. Jedną znam taką parę, że no mężczyzna, prawda, on od sasa do lasa, ale jak ta właściwa partnerka się pojawiła, to wierny i cała piątka dzieci, czy ileś i wierny. Ale no jest to rzadkość, czyli co ta partnerka doświadcza, jak słyszy taką niespójność, że tutaj właśnie ta wierność, na której na przykład jej bardzo, bardzo zależy, a on tam no popełni różne sprawki miał.
Co ona czuje? Ona czuje przede wszystkim coś takiego, że jeszcze nie jest brudno, ale już zauważa, że brud się zbiera, na przykład, tak? Coś takiego w przestrzeni jest, czyli on jeszcze cię nie zranił. Jeszcze cię nie zranił, coś już jest w powietrzu. Może tak się stać i jest to prawdopodobne, że to się wydarzy, ale jest jeszcze jakaś szansa, że się nie wydarzy. Aha, i wybieraj. I na pewno warto nie zignorować jednego faktu, że ktoś, kto ma to w sobie, to, że rani innych, że on cię nie zrani. Warto tego faktu nie zignorować, że jeżeli ranił, a tobie obiecał, że nie zrani, no nie ignorowałabym tego. Wzięłabym go na poważnie, bardzo na poważnie. Czy bierzemy na poważnie to dokładnie, co kto nam mówi? Mówiąc tak jeszcze bardziej metaforycznie, pomiędzy słowami, prawda? I też to, co mówi, jak my się czujemy i też jakie reakcje my mamy na tą osobę, czyli jeżeli ktoś jest złośliwy, czy my jesteśmy złośliwi z powrotem, czy to jest forma czubienia się i lubienia, czy jest tam innego rodzaju raniąca złośliwość, bo wiadomo, to może pójść w dwóch kierunkach. No i oczywiście, jeśli nie ignorujemy tego, jeszcze mamy czas, nie jesteście jeszcze w związku na przykład, testujecie sobie różne na różnych spotkaniach, jak to jest z ludźmi. Jeśli ktoś poranił kogoś tam w przeszłości, pytacie się o te przeszłe związki, pytajcie się o przeszłe związki. Dlaczego ty masz to naprawiać? No właśnie, czy masz to naprawiać? A po co masz to naprawiać? Bo często właśnie kobiety są te, które mają pierwszy impuls naprawiania czegoś. Ale pamiętajmy znowu, czy my chcemy coś naprawiać. Znowu, gdzie płynie nasza energia? Dobra, tyle z mojej strony. Mam naprawdę nadzieję, że było jasno, treściwie i w miarę nie za dużo czasu nam to zajęło. Kiedy ślemy energię na coś, kiedy się dowiadujemy, patrzymy w przestrzeni dokładnie tyle, ile trzeba, kiedy wycofujemy się ze swoją energią i czekamy i sprawdzamy, o co chodzi. I naprawdę im większa obsesja, czyli większe myśli za kimś, tym jest naprawdę większa szansa, że my nie jesteśmy połączeni ze sobą, ze swoją duszą, z wyższym ja, ze źródłem, i nas ściąga podświadomość, po prostu zawsze próbuje dostać miłość, docenienie, radość, czyli jest głodna na pewnego rodzaju uczucia, które my sobie nie dajemy. Więc ona, skoro nie dostaje od nas, idzie do kogoś innego. Jeśli ktoś bardzo, ale to bardzo jest samotny i chce związku z kimś i jest to z samotności, to tam trzeba się najpierw zająć sobą, żeby tutaj była ogromna jasność. Cztery uszy, jak my słuchamy kogoś i świadomość, jak ktoś słucha nas, ewentualnie konfrontacja i świadomość tego, że to są programy nasze i nie zawsze, nawet to się też nam zdarza przecież, że ktoś ma inną intencję, ale my to inaczej odbierzemy, bo to zawsze zahaczy z czymś w naszej przeszłości i wtedy warto zadać pytanie. Prawdziwe, takie dobre pytania zadajemy, żeby zobaczyć, kim ten człowiek jest, czy mamy rację, czy tutaj się mylimy, czy dajemy szansę i jak ktoś miał ten związek. Właśnie trzecia rzecz, narcystyczny, mocno i wychodzi i jest w jakiś sposób samotny, ale też czuje się o wiele lepiej ze sobą i już może nawet nie ma ochoty wchodzić w żadne związki. Na luzie przetestujcie, pospotykajcie się, popatrzcie, otaczajmy się zdrowym środowiskiem, zdrowym, wspierającym nas środowiskiem, z ludźmi, którzy robią naprawdę niesamowite rzeczy, inspirują nas codziennie, tworzą
sama moc stwórcza jakiejkolwiek sztuki, cokolwiek robicie, czy malujecie, czy rysujecie coś, niesamowicie nas unosi, podnosi nasze wibracje, więc zachęcam do znalezienia tego, co jest wasze, bo tak się też komunikuje wasza dusza z wami, poprzez tę formę sztuki, która jest wasza. I to was wciągnie, to będzie ten moment, kiedy robicie to przez godzinę i nie wiecie, że aż tyle czasu minęło, a wy dalej i czujecie się uniesieni. To są dokładnie te grupy ludzi, gdzie, kiedy rozmawiacie, nie ma nadwyrężenia, tylko cały czas rozmawiacie i możecie jeszcze więcej rozmawiać. Dwie strony są doenergetyzowane. Żadna ze stron nie wytraca energii. Wręcz tworzycie coś dalej. To są najpiękniejsze relacje. To nie muszą być wasi przyjaciele. To mogą być jednorazowe współprace z artystami. Na przykład ja tak często miałam, że spotykamy się na projekt i nic nas poza tą sztuką naprawdę nie łączy. Łączy nas na przykład muzyka, taniec, nawet mało rozmawiamy, zupełnie inne światy, ale poprzez te kilka godzin, kiedy jesteśmy w tej jakby frekwencji, w tej atmosferze, tworzymy coś razem, jesteśmy z tego zadowoleni, unosi nas to. Ja się tym potem delektuję, ta druga strona też, mimo że nawet ta druga strona delektuje się daleko, daleko ode mnie, bo to było w innym kraju i po pewnym czasie sobie o tym na przykład możemy tylko opowiedzieć, czy dajemy sobie krótki feedback, informację zwrotną i czy dalej, czy jest szansa na to, żeby dalej współpracować. Czasami się tak układa, że tak, czasami się życia ludzi zabierają w inne miejsce i oni nie będą waszymi przyjaciółmi może na co dzień, ale kiedy spotkacie ich po latach, zaczniecie od tego samego momentu, w którym oni wyjechali, zniknęli. Dla mnie są to bardzo, bardzo cenne spotkania z takimi ludźmi i podobnie jest z drugą stroną i bardzo mnie to cieszy, że to się... To jest obopólne, to jest takie uczucie z dwóch stron, zupełnie na innych obrotach to się dzieje i to naprawdę nie ma nic wspólnego właśnie czy z seksualnością, czy ze związkami, tam tego nie ma. Ja mówię o innym, takim inspiracyjnych spotkaniach w różnych wymiarach. Mam nadzieję, że się wyraziłam, że wiecie, o co mi chodzi. Większość z was pewnie wie, o co mi chodzi, że macie już w tej chwili takie relacje z innymi i one są wolne. Niczym nie ma tam właśnie takiego zobowiązania, że ty musisz to, to wtedy ja ci to. To jest wymiana handlowa, prawda? To jest zupełnie coś innego. Fajnie jest, jak ta wymiana handlowa jest też podawana z życzliwością i chciałabym, ja też, takie jeszcze moje chcieństwo, chciałabym, żeby ten świat był oparty na życzliwości, a właśnie czy w każdej wymianie, czy właśnie czy biznesowej, czy w relacjach, czy w komunikacji, żeby tam była pewnego rodzaju życzliwość, a nie tylko tak na sucho, jak w urzędzie podane. I myślę, że tego jest coraz więcej, że coraz więcej nas pracownicy na przykład urzędów, też mówicie mi o tym, w Polsce to się dzieje, zaskakują życzliwością. To jest piękne. Życzę sobie i wam tego więcej. Taka ludzkość, bycie po prostu człowiekiem, bycie ludzkim w tym, co robimy, co przechodzimy na co dzień i podchodzenie do siebie nawzajem z taką łagodnością, życzliwością, ze zrozumieniem tego, co jest i niezasilaniem, bo łatwo jest oczywiście zasilić, jeśli ktoś jest złośliwy, czy coś wam się przytrafiło, czy no ci hejterzy też czasami się zdarzają, czy jakieś tam złośliwości innych wynikające ze zazdrości, prawda? To bardzo łatwo jest zasilać to negatywną energią, a kiedy podejdziemy do tego też z życzliwością, ten człowiek jest po prostu jeszcze tam, jeszcze jest, no, na innym może stopniu, on jest w swoim
indywidualnym rozwoju, on będzie miał jeszcze może, miejmy nadzieję, szansę na zrozumienie tego, ale my to dostrzegamy, widzimy z łagodnością, po prostu odwracamy się, idziemy sobie w swoją stronę, zostawiamy to. Inna sprawa jest, i to też właśnie będzie na warsztatach, kiedy musimy zareagować. Są momenty, kiedy musicie zareagować, czasami ostrzej, czasami łagodniej, ale dopóki jest możliwe zareagowania z życzliwością, z łagodnością, tam dzieją się największe zmiany. Dokładnie tam. Kiedy już jesteście zmuszeni, postawieni w sytuacji, kiedy trzeba zareagować bardzo, bardzo silnie, tamte zmiany mogą przebiegać nieco wolniej, dlatego że musicie kogoś czy zablokować, zblokować atak. To się na przykład dzieje w sztukach walki, prawda? Czy obronić się, i tutaj nie macie nawet szans na to, żeby zrozumieć przeciwnika, ponieważ się właśnie bronicie przed oponentem i trzeba go na ziemię zwalić, zanim on po prostu zacznie myśleć, to on jest w amoku. Z człowiekiem w stanie świadomości w amoku nie rozmawiamy i ta łagodność jest jak najbardziej, chciałabym, żeby była zawsze, ale niestety nie zawsze się ona sprawdza. Trzeba wiedzieć też, z jaką siłą, do kogo, z czym podejść, bądź też jak zareagować. No i oczywiście brzmi to bardzo, bardzo prosto. W razie pytań, gdybyście mieli jeszcze co do tego pytania, co tutaj sobie dzisiaj omówiliśmy, zapraszam, napiszcie swoje refleksje na ten temat, a resztę będziemy oczywiście robić czy na warsztatach, czy też w takich malutkich wykładzikach, jak krok po kroku poradzić sobie z pewnymi, nawigować przez te, no, takie kryzysowe, czasem wydawałoby się, sytuacje. Dzisiaj pozdrawiam Was ciepło, serdecznie, do następnego razu.